Cześć Tuxorat i dzisiaj zunboxujemy sobie moju Aochuang, kosteczkę 5x5 nową od Moju i naklejki na nią od Juska. Jest to pierwsza jakby seria wyprodukowanych tych naklejek. Wyprodukowana została przedwczoraj, ja kupiłem te naklejki wczoraj, więc są dość nowe na tą kostkę. Zapraszam. Ok, więc na samym wstępie chciałbym zwrócić uwagę na to, co jest od tutaj. Aż wam przybliżę, zobaczcie ile warstw ma ta kostka, czekajcie, o. Zobaczcie ile tych warstw jest. Ja się boję pomyśleć, co jest w 7x7, który nie miałem pudełka. Czy jak wyjdzie 6x6 kostka, naprawdę miazga. Dużo tych warstw jest i naprawdę kostka musi chyba dobrze chodzić. Więc dobra, naklejki sobie odstawimy na troszeczkę później. Teraz ja oddalę lekko kamerę. Okej. I możemy unboxować. Przepraszam od razu, że nie w takim pudełeczku. No, lecz robiliśmy zrzutę po prostu na Facebooku i Józek zamawiał. Właśnie to są naklejki od Józka. Jeżeli bym nie powiedział, co to Felix? Oj, Felix. Oj, Felix. Okej. A, to chyba instrukcja układania piątki albo powstawania. Dobra, nie będę chyba tego rozwijał. Oj, zrobiłem trochę błąd. Dobra. Jeszcze zanim przejdziemy do kostki, to tak, tutaj mam Felixa, tutaj mam budowę moją Aochuang. Tutaj jest pokazana budowa wszystkich, znaczy środkowych, jakby narożników, krawędzi. Tutaj zewnętrznych krawędzi i tutaj narożników. I jak to wszystko się składa, chińskie krzeczory, luk na kostkę, chińskie krzeczory, no i tak dalej. Dobra, możemy ją chyba już wypuścić z tego pudełka. Ok, w pudełku już nic więcej nie ma. Odłóżmy sobie i teraz sama kostka. No i dobra. O kurczę. Ma taki jakby suchawy feeling, ale no to jest dość fajne. O kurczę, ale ścina zakręty. Powiem wam, że miazga. Oj, tutaj jakiś lekki pop. Może nie pop, ale przycinka. Zobaczmy, jak ścina w taki sposób. W miarę dobrze. Oj. O kurczę, chyba popa złapałem. O, ja nie mogę. Ech, z szęksu zawsze trzeba było wyjąć ten element, tylko czy... Można go tak łatwo wyjąć. O, przy okazji budowa tego elementu. Ach. No łeb, ostrość. Okej. Będzie? Chcę na ten element. O, okej. Tutaj mamy budowę pokazaną. No, tak to wygląda. Uda mi się to scalić. Czy będę na starcie? A, myślę, że takich popów będą się mniej zdarzyć. Znaczy, no miejmy nadzieję. No, powiem wam, że kosteczko chodzi naprawdę fajnie i dość szybko. Ta szyngszyłowska czasami miała tutaj takie zawiechy i nie można było za bardzo tak szybko nie ruszać gdzieś tutaj. A, mam walizę szyngszu, to nie będę porównywał. No, kostka naprawdę fajnie. Jeszcze zobaczmy, jak od teścia. O, te ściany w miarę fajnie chodzą. No, te trochę gorzej, ale tych się troszeczkę mniej używa. Znaczy, w zasadzie też się trochę używa. No i co jeszcze? Takie ścinanie, zobaczmy. No, z ponad linii ścina, to naprawdę good kostka. A w przeciwną stronę, o kurczę, połowa klocka. O kurde, patrzcie. Połowa klocka i prawie przychodzi. Zróbmy to, o, naprawdę na tym poziomie. Myślę, że jak nasmaruję trochę tą kostkę, się wyrobi, to naprawdę to będzie bardzo dobra kostka. Chodzi bardzo podobny ma feeling jak AOS-u przed wyrobieniem. Czekajcie, znajdę tylko tutaj. To jest AOS-u w ogóle z tymi naklejkami już nałożonymi. To jest ten zielony. Możemy porównać nawet te naklejki. Zaraz będziemy tak zresztą porównywać. Pomarańczowy. Pomarańczowy się bardzo różni. O, zielony już był niebieski. No tutaj mała różnica. Czerwony. Chyba jeszcze nie porównywałem. Czerwony, no też ma różnicę, żółty ma pewnie dużą różnicę, choć może w moim nie aż tak bardzo, a biały to jak biały raczej. Dobra, ma bardzo podobny feeling, jak się wyrobi, to jest troszeczkę głośniejsza kostka, a
to jest troszeczkę inaczej, ale takie dzieło właśnie podobnie czuję w palcach. Dobra, to teraz to odłóżmy sobie na bok kosteczkę i przejdźmy do naklejek. Pokażę wam po prostu tylko odcienie. Tutaj mamy naklejki i folia transferowa, czy jakoś tak to się nazywa. Tu filmik sobie tutaj połóżmy, dobra, tutaj mam folię transferową, może ją odłożę. Okej, tutaj mamy wszystkie odcienie, o, nawet czarny jest. Okej, i mamy kostkę i tutaj pudełko, gdzieś jeszcze zmieścimy. Więc co, to by było na tyle. I zachęcam was do zakupu tej kostki. Naprawdę kostka jest genialna, jeżeli ktoś układa 5 na 5 i wkurza się na szynkszu. Zapraszam, że tak powiem, po piątkę od moją, bo naprawdę bardzo dobra. Przesyłki od nikogo nie było, tak jak mówiłem, była zrzuta, więc co? Trzymajcie się i cześć na Raksort. Trzymajcie się do kolejnych unboxingów, a już niedługo będzie unboxing moju z Cuba, którego już tutaj mam. Haha. Dobra. Trzymajcie się i cześć. Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij fabkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksort. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!